Ewa Ewart, kronikarz współczesności, dokumentalistka oraz zdobywczyni wielu prestiżowych nagród. Dociera do najbardziej niebezpiecznych zakątków globu, gdzie niejednokrotnie ryzykując życie, spotyka ludzi, z którymi nikomu nie udało się porozmawiać. Jest zawsze tam, gdzie zmienia się bieg historii. Widziałam to nowa książka Ewy Ewart. Fascynująca opowieść o silnej, a zarazem wrażliwej kobiecie. Od Ryszarda Kapuścińskiego usłyszałem kiedyś takie zdanie. Nigdy nie wiesz, która z poznanych osób, który z obejrzanych obrazów, bądź które z usłyszanych zdań otworzy ci drzwi do sukcesu. W pani życiu te najciekawsze wątki pojawiały się dosyć przypadkiem. Tak, ja bym powiedziała, że dziś z perspektywy czasu, kiedy patrzę na to, co już za mną, to mogę powiedzieć, że moje życie, wszystkie ważne wydarzenia, wszystkie ważne zakręty naprawdę pojawiały się w życiu przypadkiem. Aczkolwiek zaryzykuję też takie stwierdzenie, że był to chyba przypadek gdzieś tam odgórnie przez kogoś sterowany. Z drugiej strony, ja w momencie, kiedy los mi podrzucał takie smakowite kąski, prawda, ubrane w szatę przypadku, ja byłam bardzo proaktywna i starałam się rzeczywiście to wykorzystać. I wydaje mi się, że znowu patrząc z perspektywy czasu, a na pewno taka refleksja przyszła, kiedy pisałam tę książkę, bo jest ona jakąś taką ogromną spowiedzią i ogromnym podsumowaniem mojego życia dotychczasowego, że ja... No, nie przeleciał mi ten czas przez ręce, że ja tą wszystkie takie najważniejsze okazje i szanse, jakie mi los podrzucił, wydaje mi się, że chyba je wykorzystałam. Ewa Ewart, widziałam. Przyznam się, że tę książkę przeczytałem jednym tchem. Ona jest pełna ludzi, pełna bohaterów. Anna Piasecka. Moment, w którym musiała pani powiedzieć jej o śmierci syna na wojnie. Scenariusz materiału miał wyglądać zupełnie inaczej. Jak pani wybrnęła z tej sytuacji? Proszę pana, ja pamiętam tą historię, jak ona by się zdarzyła wczoraj. Naprawdę zachowałam tutaj pamięć fotograficzną, nie tylko w stosunku do tej niezwykłej kobiety, niezwykłej bohaterki, jaką okazała się Anna, ale przede wszystkim ja zostałam wtedy wystawiona na ogromną próbę jako dziennikarka, jako człowiek. Próbę, jak postąpić w sytuacji właściwie bez wyjścia, no bo no, pokrótce trzeba powiedzieć, prawda, że był określony scenariusz. Rosyjska matka, której młody syn został wysłany na wojnę, pierwszą wojnę czeczeńską, jeszcze wojnę przy prezydencie byłym Jelcynie, zginął bez śladu. Udało mi się ją namówić do współpracy, że pojedziemy razem do Czeczenii z Moskwy, żeby szukać jej syna. I udało nam się zrealizować pierwszą część scenariusza. Rzeczywiście odbyłyśmy podróż z Moskwy na granicę pomiędzy Inguszetą i Czeczenią, gdzie był nasz taki prasowy obóz. To było takie ostatnie miejsce bezpieczne, gdzie można się było jeszcze zatrzymać przed wjechaniem na teren Czeczenii. To już był wieczór, kiedy przyjechaliśmy i Anna była ogromnie zmęczona, ja ją położyłam spać. I wtedy spotkałam się z korespondentem, z którym miałam realizować dalszą część scenariusza, dalszą część materiału. I dowiedziałam się od niego, że syn Anny Piaseckiej nie żyje. Czyli właściwie w punkcie wyjścia, kiedy mieliśmy realizować ten materiał, ja już wiedziałam, że ten scenariusz padł, że tego filmu w takiej formie nie będzie. I pytanie natychmiast, które oczywiście stanęło, co robić? Czy udawać, że ja o niczym nie wiem i będziemy tego syna szukać? Czy jednak brutalnie posadzić ją, pokazać jej materiał? Bo ja się dowiedziałam to z materiału nakręconego wcześniej. Wtedy, kiedy myśmy podróżowali do tej Czeczenii, kiedy ja z Anną podróżowałam, jechałam tam, żeby dobić do tego obozu, mój korespondent zebrał materiał filmowy, tuż przy Groźnym, z którego jasno wynikało, że ten syn Anny Piaseckiej nie żyje. To był zresztą no, zupełnie nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Na szczęście te męki moje etyczne trwały może dokładnie 5 minut, albo nawet może i nie 5 minut. I nie bacząc na ogromne zmęczenie Anny i na powagę sytuacji, ja ją obudziłam i
Po prostu zamknęłam ją w montażówce i puściłam tą taśmę, z której ona się też wiedziałam, dowie o tym, że jej syn nie żyje. Ona bardzo długo nie wychodziła z tej montażówki i ja jej dałam absolutnie cały ten czas, którego ona potrzebowała. I im bardziej tam stałam i czekałam na nią pod tymi drzwiami, tym bardziej byłam utwierdzona w przekonaniu, że podjęłam słuszną decyzję. Ona wyszła z tej montażówki, bardzo w sobie emocjonalnie taka zebrana. Widziałam, że tutaj zastosowała pełną dyscyplinę w stosunku do samej siebie i powiedziała wtedy tylko jedno zdanie. W takim razie będziemy szukać ciała mojego syna. I dalej scenariusz tego filmu potoczył się dokładnie tak. Szukaliśmy szczątków jej syna. To była ogromna próba. Ja się wtedy nauczyłam bardzo wiele o sobie. Oczywiście nauczyłam się też o każdy film, każde zetknięcie z bohaterem to jest ogromna lekcja, ogromna nauka o drugim człowieku, a Annę zapamiętałam w sposób szczególny. Ale tego typu traum było więcej. Praca pani z Czeczenii do Moskwy, Moskwa jak Las Vegas. Wszystko wręcz pudełkowe takie stwierdzenie tam pada. No właśnie, jak funkcjonować w dwóch światach? Czterogwiazdkowy Radisson, w którym spotykają się dziennikarze w centrum Moskwy, no i tragedia wojny. I stan wojny, prawda, gdzie się funkcjonuje. Jak funkcjonować? Właśnie, wie pan, ja sobie nigdy tego pytania nie zadawałam, po prostu nie mogłam sobie tego pytania zadać. W momencie, kiedy to się działo, kiedy ja byłam zmuszona do balansowania pomiędzy tymi dwoma światami, bo gdybym ja pozwoliła sobie na takie filozoficzne dywagacje, to ja bym niczego nie zrobiła. Mnie się w jakiś sposób udaje włączać tak zwany tryb zadaniowy. Ja na planie, w sytuacjach podbramkowych, w sytuacjach trudnych, ja po prostu odłączam wyobraźnię, odłączam właśnie takie zapędy do dumania i filozofowania, włączam tryb zadaniowy, podciągam rękawy i działam. I to jest prawdopodobnie to, co mnie ratuje i co pozwala mi funkcjonować. Co nie znaczy, że ja tych sytuacji trudnych nie odreagowuję, bo właśnie, jak pan może pamięta z tej książki, ja pękłam. Akurat to nie było związane z Anną, to była zupełnie inna sytuacja, aczkolwiek również w tej akurat to było to dokładnie to samo story, tylko jego inna, jak gdyby inny aspekt. Ale ja to właśnie odreagowałam, siedząc, prawda, w pokoju Lux, w tym czterogwiazdkowym hotelu, otoczona puchowymi poduszkami, prawda, szampan w lodówce. I nagle tam po prostu pozbyłam się wszystkich mechanizmów obronnych i pozwoliłam sobie na odreagowanie tych wszystkich emocji, które były moim udziałem wcześniej. Pani Ewo, czy pani bohaterowie powracają? Śnią się pani? Wie pan, ja ich zachowałam właściwie bardziej w pamięci i chyba na tyle kontroluję to moją pamięć o nich, że oni nie powracają do mnie w sensie jakichś koszmarów, zjaw sennych. Nie, każdy zresztą książkę zadedykowałam moim bohaterom, bo nie wyobrażam sobie, żebym mogła zadedykować ją komukolwiek innemu. Dzięki nim te wszystkie filmy powstały, gdyby nie było bohaterów, gdyby nie było ich zgody na współpracę, ich gotowości na współpracę, to pewnie byśmy tutaj nie siedzieli, bo ja bym żadnego filmu nie zrobiła. Każdy z nich ma jakiś tam fragment w mojej pamięci, swoje miejsce w mojej pamięci. Teraz jeszcze zostali, jak gdyby, został im nadany status nieśmiertelnych właśnie poprzez tę książkę, z czego się cieszę najbardziej. W reżimowej Warszawie każdy dzień był przygodą. Wielka Brytania Windsorów trwała w okopach stabilizacji. A czego nauczyła panią Moskwa? Moskwa była powtórką z historii. To było prawie tak jak Warszawa, jak Polska z początku lat 80., okres ogromnych przemian, z tym, że to było wszystko na skalę XXL. I rzeczywiście ja często myślę tak o sobie w takich kategoriach i często mówiłam o tym, że ja uważam siebie za ogromną szczęściarę w życiu. Na pewno jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, a nie tylko. Wydaje mi się, że trafiłam kilka razy szóstkę zawodowego totolotka i między innymi taką szóstką był pobyt w Moskwie, moment, w którym tam się pojawiłam, w którym przyjechałam, bo
Myśmy tam się pojawili w momencie, kiedy ten potężny kolos na glinianych nogach po 70 latach, no było widać, że naprawdę się potężnie zatrząsł i można było czuć w powietrzu, że to są, że już nic nigdy nie będzie tak samo po tym, jak się ruszyły republiki przy Bałtyku, przybałtyckie i potem to już nastąpiła reakcja domina. Dla mnie to był okres fantastycznej przygody dziennikarskiej. To było miejsce, gdzie dokładnie ktoś taki jak ja, a postrzegam siebie jako kronikarza współczesności, kogoś, kto próbuje, proponuje interpretację, prawda, tego, co się dzieje, no nie wyobrażam sobie, abym w tym okresie, kiedy byłam w Moskwie, mogła być gdziekolwiek indziej. W tej chwili częściej zagląda Pani do Warszawy w Prima Aprilis, i to nie jest żart, 1 kwietnia 2012 roku, zamknęła Pani w pewnym stopniu drzwi redakcji BBC. Absolutnie. No jedna z najlepszych decyzji, jaką podjęłam. Zaczęła poznawać ten kraj, Polskę, na nowo. Tak, dokładnie tak bym to ujęła również. Mnie tu nie było prawie 30 lat. Oczywiście, że ja w tym okresie bywałam w Polsce, ponieważ tu byli jeszcze moi rodzice, ale to były bardzo prywatne wizyty, bardzo krótkie, skupione głównie na rodzinie, a na pewno nie na podglądanie i jak gdyby uczestniczenie w tym całym procesie transformacji, który się tutaj dokonał przez ostatnich 20 parę lat. I dopiero ten moment, kiedy ja tutaj zaczęłam się pojawiać częściej, ten moment, kiedy związałam się z telewizją TVN24, to rozpoczął okres właśnie takiego poznawania, większego tutaj bywania, dłuższego bywania. I ja również też inaczej, no rzeczywiście ogromna ciekawość moja i zaczęłam się temu wszystkiemu przyglądać, nadrabiać zaległości nieobecności tutaj tych 30 lat. No i muszę panu powiedzieć, no wnioski bardzo różne, dużo, powiedziałabym większość na pewno pozytywnych. Absolutnie wygranych. Trudno mi, wie pan, znaleźć słowa uznania dla wszystkich tych, którzy dołożyli swoje cegiełki, którzy są współautorami tego ogromnego skoku cywilizacyjnego, jaki ten kraj dokonał, a zapewniam pana, że jest to krok potężny i mówię to z perspektywy osoby, która jest stąd, a jednocześnie jest obywatelką świata i ma tą perspektywę znacznie szerszą. Ja przyjechałam na gotowe. Mój udział w tych przemianach i transformacji jest dokładnie zerowy. Tym większy jest mój podziw i szacunek dla wszystkich tych, którzy są współautorami tych przemian. To jeżeli chodzi o plusy. Jeżeli chodzi o minusy, przy wszystkich nieprawdopodobnych, prawda, przemianach, w tym skoku cywilizacyjnym, na wielu poziomach, naprawdę do ścignięcia tego poziomu europejskiego, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe i przemiany obyczajowe, pozostajemy na bardzo, bardzo głębokim tyle i do reszty Europy, i do reszty świata. Zdanie, które zamyka książkę. Kiedy dojadę do końcowej stacji, wysiądę z uśmiechem i bez żalu. Ach, co to było za życie. Niczego nie chciałaby pani w nim zmienić? Absolutnie nie. Tam parę zdań wcześniej dokładnie tak napisałam, że gdyby mi przyszło, prawda, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki powiedzieć: Ewa, oto masz kolejne x lat, od początku żyj, z tym, mając wiedzę i doświadczenia tego, co, prawda, stało się w tym życiu. Zmiany, których bym dokonała, byłyby wyłącznie kosmetyczne. Jedna radykalna zmiana, na pewno bym w życiu nie zapaliła pierwszego papierosa. Zapaliłam jako nastolatka, paliłam przez 10 lat. Na szczęście wyrwałam się skutecznie ze szponów nałogu. Nie zmieniłabym nic. Powiedziałam, jeszcze raz powiem, jestem ogromną szczęściarą w życiu. Wydaje mi się, że pomimo wszystkich siniaków, które zaliczyłam, życie nauczyło mnie, że te doświadczenia gorzkie, trudne, to są bardzo często, okazują się takimi diamentami, tylko one są przekornie zawinięte w brudną gazetę. I trzeba się trochę namęczyć, żeby tą gazetę odwinąć i tam w środeczku jest ta cudowna nagroda. Dziękuję Pani Ewo za wspaniałą rozmowę. Polecamy wszystkim telewizją książkę Ewa Ewart. Widziałam? Trochę widziałam, rzeczywiście. Starałam się to w tej książce jak najwierniej przekazać. Dziękuję bardzo.